Witamy z zielono-białego Radomia. Przed Państwem Emilia Bill, Kalina Krzemińska. Witamy ze Stadionu Śląskiego. W 27. kolejce Ekstraklasy zmierzą się drużyny Ruchu Chorzów i Puszczy Niepołomice, Zoja i Ksowier. Witam, dzisiaj jesteśmy na Stadionie Lecha Poznań i przed nami mecz. Jestem Ewa. Ja jestem Kelechi. Na stadionie będzie bardzo gorąca atmosfera, bo jak zwykle nasi kibice nie zawiedli. Tak, i pewnie szykują fantastyczną oprawę, a my szereg niespodzianek. Ten mecz warto obejrzeć, ponieważ jest to taki mecz trochę o 6 punktów, można powiedzieć, ponieważ obie drużyny walczą o utrzymanie. W dzisiejszym widowisku spotkamy Lecha Poznań i Pogoń Szczecin i zapraszamy na bardzo ciekawe widowisko. Zostańcie Państwo z nami, serdecznie zapraszamy. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, pracuję dla Ekstraklasy Life Park. Wy dzisiaj będziecie pracować dla nas. Mam nadzieję, że się cieszycie, czy bardziej boicie? Cieszymy. Mam nadzieję, że się nie stresujecie? Troszeczkę. Będziecie mieli okazję skomentować mecz, porozmawiać z piłkarzami, z trenerami. Przygotowane jesteście? Tak. 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 Więc chyba możemy iść na stadion. Jasne, dziękuję. Dzień dobry, Xavier. Cześć, Gabriel. Gabriel jest reporterem Kanal Plus, może go znacie z telewizji. A wy przyszłymi, niektórzy mnie zastępujecie. Zastanawiam się coraz młodzi. Masz jakieś rady dla młodzieży? Rady? Spróbujcie może zaskoczyć jakoś trenera, możecie go o coś śmiesznego zapytać, czego się nie spodziewam. No ja mam trochę. Tak, masz coś takiego. No jakie rady będę dawał, jak widzę to przygotowana ekipa. Musimy przegadać te pytania do trenerów, więc chodźmy. Długo grasz w piłkę? No, tam jak mi się łatwiej grać z dziewczynami, bo my ciągle tam graliśmy o rok starszymi. Powiem, że nie mój pierwszy raz, no ale zawsze fajnie wchodzić na murawę. No. Patrzeć się jak piłkarz. No jak się to stało, że trafiłyście tutaj dzisiaj? Przez naszą wychowawczynię. Ale to dwie byłyście chętne, czy pół szkoły? Dwie. Dwie. Nie było więcej chętnych, żeby pogadać z piłkarzami? Jak na mecz to chcieli, ale jak się dowiedzieli, że trzeba rozmawiać, to już mniej chętnych było. Będę prowadził doping. Dawaj. To już są wyniki, tam 0-0. No na razie. A potem tam będzie 3-0 dla gospodarzy. O co będziesz pytał trenera Tułacza? Puszcza jest znana bardzo z dobrych, stałych fragmentów. I czy coś na zaskoczenie Ruch Chorzów mają przygotowane? Mówicie do mikrofonu i musicie pamiętać, żeby trenerowi, piłkarzowi podstawić, bo jak nie, to on będzie sobie gadał i nikt tego nie będzie słyszał. Jakieś nagrody przewidziała Pani od polskiego? Szóstki? Nie. No raczej. Piątki? Szóstki nie, na koniec? Nie powiedziała nam. Zobaczymy. Bardziej wolałabym, żeby biologia i geografia została oceniona za to. Pani Boruta zapytała nas, czy wszystko ok. Super. Muszę napisać, że Kanal Plus pytał się, czy nie chcecie pracy. To jaki dzisiaj będzie wynik? 3-0. 3-0 dla Pogoni? Nie. To się nie dogadamy tutaj, nie? Finally, my favorite interview. Hello. You speak good English? Yeah. Top. Okej, i ostatnie pytanko. Jak to jest grać na takim wielkim stadionie? Dobra. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, Tomasz Tułacz. Bardzo mi miło. Okej. Panie redaktorze. jeszcze nie. Ale kto wie. Chciałbyś być? No, w pierwszej kolejności wiadomo, piłkarze chciałbyś być. Jakie jest nastawienie, jakie jest Pana nastawienie? Nie dzisiejszego meczu. Jeszcze raz, jak masz imię? Zoja. Zoja, ale pięknie, ojejku. Pierwszy raz słyszę takie imię. Naprawdę? A co, bliżej jakoś? Trenerze, 3 cm w tą stronę, Zoja, do trenera jeszcze. Bliżej, jeszcze. Super, to jest ta pozycja. Cześć, jak masz na imię? Ewa. Tylko z drugiej strony zapraszam pana trenera. Witamy Państwa na meczu Ruch Chorzów Puszcza. Z nami jest trener Tomasz Tułacz. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Pierwsze pytanko. Bardzo dobrze zespół Puszczy rozgrywa stałe fragmenty gry. I czy ma Pan, nie wiem, w zanadrzu jakieś metody, żeby zaskoczyć dzisiaj Ruch Chorzów? Tak, pracowaliśmy nad tym, żeby dzisiaj wdrożyć jakieś nowe elementy do tego stałego fragmentu. Zobaczymy, czy one przyniosą skutek. bardzo liczymy, że zaskoczymy przeciwnika. Dzień dobry Państwu. Jest przy mnie trener Radomiaka. Pan... Dzień dobry. Ale no jeszcze nie... Dobrze, a mikrofon to co? Z mikrofonu to ciężko. Proszę o takie pytania z gatunku... To będzie sławniejszy w przyszłości. Jeśli byłabym chłopakiem, który chce grać w Radomiaku, to jakie według Pana musiałabym mieć umiejętności? Na co najbardziej zwraca Pan uwagę jako trener? Musiałaby Pani być szybka, zwinna, sprawna, do tego dobrze operować piłką. Were you a football player before you became a manager? Yes, I was. I was not on the top level, but in second level, working very hard, so but I couldn't reach the highest level. Kamera w zapisie, proszę bardzo. Witam Państwa, obok mnie trener Rakowa Dawid Szwarga. Dzień dobry Panie trenerze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jako zawodnik grał Pan na pozycji obrońcy. Jakie wskazówki dałby Pan piłkarzom na tej pozycji? Biorąc pod uwagę jak ja grałem, to lepiej żeby mnie nie słuchali, jeżeli chodzi o moje wskazówki i doświadczenia z pozycji środkowego obrońcy. Jest pierwsza, to zostałem zapytany przez dziennikarza o moją przeszłość piłkarską przed meczem, bo ona jest marna. Środkowi obrońcy Rakowa, którzy dzisiaj występują, doskonale wiedzą co robić. Czy ma Pan jakiegoś idola, którym Pan się inspiruje w trenowaniu drużyny Ruchu Chorzów? Inspiruję się moją żoną przede wszystkim, natomiast wiem, że w futbolu chodzi przede wszystkim o strzelanie bramek, więc robię wszystko, żeby ten pomysł, czy to co robimy na boisku, zrobić wszystko, żeby to dawało bramki. Czy Ty kiedyś trenowałeś klub dziewczyński? Jeszcze nie, ale chyba kiedyś spróbuję, bo dziewczyny są bardzo zaangażowane w to, co robią. A czy macie dzisiaj dobrą taktykę na dzisiejszy mecz? Taktyka jest dobra, ale zobaczymy jak piłkarze to zrealizują, bo przeciwnik też ma taktykę, więc zobaczymy jak to będzie. I ostatnie pytanie. Jakie jest największe marzenie trenera Radomiaka Radom? No, mistrzostwo Polski dla Radomiaka. If you have an advice for me in what I could do to be on this level, what would it be? To take care of school and do your best every day in trainings. Pan wiem, że też był kiedyś piłkarzem i czy ma Pan jakąś taką radę dla nas młodszych, którzy można powiedzieć, że zaczynają dopiero są swoją przygodę z piłką? Tak, trzeba wierzyć w siebie, nigdy się nie zniechęcać, dążyć do tego, żeby być piłkarzem, żeby robić to, co się lubi, żeby to, co się robi, było pasją i to jest najważniejsze. A granie w piłkę nożną jest najlepszą rzeczą, jaką można robić. Czy gdyby oprócz Rakowa mógłby Pan zostać trenerem dowolnej drużyny na świecie? Jaka by to była drużyna? Całkiem dużo drużyn mógłbym objąć, ale jeżeli miałbym decydować o jednej, no to myślę, że był do Manchester City, bo tam trener Guardiola zrobił taką robotę, że nie musiałbym za dużo zmieniać. Czy podoba się Panu gościnność naszego wielkiego Stadionu Śląskiego? Myślę, że nie tylko stadionu. Tutaj oczywiście jest fantastycznie i fantastyczna atmosfera, natomiast ludzie są najważniejsi, czy kibice, czy w klubie, czy zawodnicy w szatni, więc to jest najważniejsze, jeśli chodzi o mnie i o poczucie tutaj takiej dobrej atmosfery. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję i gratuluję. Dziękuję. Dobra robota. Thanks for the interview. Thank you very much. Top. Top. Good luck. Thanks. Nie czułam stresu w ogóle. Tak nagle przestało mnie wszystko stresować. Super, naprawdę tyle rzeczy wokoło, nie wiem, nie potrafię tego opisać, po prostu było pięknie. No i na pewno zapamiętam tą chwilę do końca życia. Jest, idą. 27. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Lech Poznań gra z Pogonią Szczecin. Ten mecz dla Państwa komentują Ewa Oliinyk i Kelechi Fumnanya. Tak jest. KC przedstawi Państwu skład Lecha Poznań. Na bramce Bartosz Mrozek z numerem 41, z numerem 44 Alan Czerwiński, z 18 Bartosz Salamon, z 9 Mikkel Ishak, który jest kapitanem w tym meczu. Tak jest, wszystko się zgadza. A trenerem Lecha Poznań jest Mariusz Rumak, natomiast trenerem Pogoni Szczecin jest Jens Gustafsson, z którym Casey rozmawiał. Uwaga, dośrodkowanie i nie ma gola. Było bardzo blisko, ale od bramki zacznie Oliwier Zych. Fajne podanie do Weldera, czy przyjmie? Na pewno. Ładnie przyjął Weldę. Mamy akcję. Jest gol! Ojojoj! Dostał Biankarza. Ale bardzo ładna akcja w wykonaniu Lecha Poznań. Wójtowicz. Do Wulkanowy. Wulkanowa! Ależ obrona Oliwiera Zycha. To jeszcze nie koniec tej akcji. Tomasz Wójtowicz wrzuca, ale jednak za niska ta wrzutka i przyjmuje ją spokojnie Artur Kracjun. Chociaż Wójtowicz walecznie znowu odzyskuje tą piłkę. Sędzia wstrzymuje się z użyciem gwizdka. Radomiak prowadzi z mistrzem Polski 1-0. Brawo. To popatrzmy raz jeszcze na tę akcję. Co sądzisz o tej akcji poprzedniej, Zojo? Mógł to być gol, ale jednak nie udało się. Widać, że Ruch próbuje zbudować jakąś akcję ofensywną, lecz każda kończy się z celnym strzałem na bramkę, który niestety nie jest zakończony golem. Fajna akcja. Kamil Grosicki, czy będzie wrzutka? Jest wrzutka w pole karne. Czy będzie bramka? I nie ma bramki. No niestety ta piłka poszła obok bramki. Niestety czy niestety, tego ja już nie wiem. Zobaczmy, Patryk Sikora wjeżdża w pole karne. Do Adama Wulkanowy! Adam Wulkanowa nad bramką i zacznie od bramki. Oliwier Zych uderzał ze słabszej lewej nogi. Nie było już czasu na przekładanie na swoją lepszą. To jest częsty błąd młodzieży. Ja go też popełniam, że przekładam na swoją lepszą lewą nogę. Zamiast uderzyć po prostu z prawej nogi. Ishak dostaje piłkę. No chyba to była symulka przez Ishaka. Ty patrz, 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 co się dzieje. To będzie bramka? Nie! Oj! Na posterunku bramkarz Pogoni Szczecin. Jak się nazywa bramkarz Pogoni Szczecin? Valentin Cojocaru. Dokładnie. Valentin Cojocaru ze świetną interwencją. Może to być stały fragment, który zależy również od wyniku meczu, a mamy już 63. minutę meczu. Jest rzutka Serafina. Tam tłok, poprzeczka Kracjuna i łapie to Stypica, ależ teraz było bardzo blisko gola dla Puszczy Niepołomice. Być może była to najgroźniejsza akcja w całym meczu dla Puszczy Niepołomice. Wydaje mi się, że najgroźniejsza akcja nawet w calutkim meczu. Radomiak sprzed własnego pola karnego, długa piłka do Żardela, co tu się stało? Fatalny błąd bramkarza Kacpra Bieszczada i Żardel ma otwartą drogę do bramki. Radomiak Radom prowadzi z Rakowem Częstochowa już 2-0. A jakie ty pytanie dałaś? Ja mu dałam, czy on trenował jakiś klub dziewczyński i jaką ma taktykę na dzisiejszy mecz? Powiedział, że ma dobrą taktykę. No ale dobra, po prostu. Może ma taką taktykę, że będzie specjalnie przegrywał do 75 minuty. W 75 Weldę chcieli 5 bramek. Spokojnie. Miłosz Kozak jest tam na skrzydle. Miłosz Kozak. Miłosz Kozak. On dalej ciągnie tą piłkę. Miłosz Kozak. Podanie Robert Daduk! Ależ zaprzepaścił tą okazję. Sporo nad bramką. To była jedna z lepszych okazji dla Ruchu Chorzów. I być może już nawet ostatnia w tym spotkaniu. Już teraz ta końcówka, wydaje mi się, powinna być najintensywniejsza. Akcja gospodarzy, Joel Pereira na głowę Bartosza Salamona i kto? Mikkel Ishak. Lech Poznań prowadzi z Pogonią Szczecin 1-0. Jak się pan czuje po meczu? No znakomicie, widzimy jaka jest atmosfera na stadionie, więc myślę, że każdy, kto dzisiaj oglądał ten mecz, może być zadowolony z tego, jaka była atmosfera. Na pewno jest jakiś niedosyt i myślisz, czy moglibyście wykorzystać tę sytuację, czy zabrakło szczęścia, czy trochę wykończenia, czy jak to było? Myślę, że zabrakło jeszcze naszej determinacji w polu karnym, żeby wykończyć jakąś akcję, bo myślę, że mieliśmy ich bardzo dużo. Byliśmy lepsi na boisku, no ale uważam, że pokazujemy to co mecz, a my potrzebujemy punktów. Jak się pan czuje po wygranej? Nie, no czuję się bardzo dobrze, bo nie, codziennie wygrywa się z mistrzem Polski. Tak. A, jest. Cześć, jestem Ewa. Cześć, jestem Bartek. Jak dzisiaj twoje emocje po tym dzisiejszym meczu? No, jestem szczęśliwy, no bo wygraliśmy 1-0 przy tak fantastycznych trybunach, jakie były. No to jest coś niesamowitego. Dzień dobry, jest dzisiaj z nami Łukasz Moneta. Łukaszu, jak według ciebie poszło wam spotkanie? Na pewno poszło nie tak, jak sobie zakładaliśmy tego. Chcieliśmy wygrać dzisiaj, bo potrzebowaliśmy bardzo tych 3 punktów. Remis, tak naprawdę wiedzieliśmy, czego się oczekiwać, spodziewać po puszczy. Ten mecz tak wyglądał, dużo walki, dużo kartek. No niestety remis. Ja bym chciała jeszcze wrócić do poprzedniego spotkania z Puszczą, kiedy strzelił pan niesamowitego gola. Jak się pan wtedy czuł? No, czułem się bardzo wyjątkowo i bardzo dobrze, bo tak jak wspominałem już wcześniej, niecodziennie strzela się takie bramki i mi to się udało, więc byłem bardzo szczęśliwy. Wierzycie w to utrzymanie, czy jeszcze? Oczywiście, że wierzymy. No, na Pogoń jedziemy po 3 punkty. I ostatnie kluczowe pytanie. Real Madryt czy Barcelona? Barcelona. Dziękujemy za wywiad. I know you have to go, but I have some questions. Like, are you happy how you played today? To be honest with you, not so much. I don't think I did such a good game. But in the end, you know, I got one chance and I scored on this chance, so I'm happy that we can win. But for sure, me personally, I can do better. Okay, so are you happy like your whole team did in the 27 games? I think we can do better. I mean, we are in an okay position. We are still in the title race, but this, I don't know how many games it is, to be honest, maybe 8, 9 games we have to push to deserve to be champion. Okay, and I have one small question. Can I get your t-shirt, please? You want my t-shirt? Yeah. Thanks. Thanks. Jo. Dam mu koszulkę! Dam mu koszulkę! No serio, dam ci koszulkę. Poczekaj, poczekaj. Ishak. No to zakładamy. Za dużo. Ajajaj. Ja się dziwnie czuję. Ja też, bardzo mi dziwnie. Jesteśmy już po meczu Lecha Poznań. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Casey. Jesteś na antenie. 3. W 27. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy mecz pomiędzy Ruchem Chorzów a Puszczą Niepołomice rozstrzygnął się wynikiem 0-0. Właśnie przed chwilą Radomiak wygrał z mistrzem Polski 2-1. To były niezapomniane emocje. Dziękujemy państwu za uwagę. Dobranoc. Mecz na pewno miał parę ciekawych akcji, lecz remis nic tu nie pomaga w utrzymaniu. Jesteśmy już po meczu Lecha Poznań. Lech Poznań wygrał 1-0. Zdobywcą bramki został Mikkel Ishak, a ja dostałem od niego koszulkę.